Cześć, z tej strony Mateusz. I tak mniej więcej zaczyna się siódmy dzień mojego przejścia przez Sudety. Dzisiaj ruszam w niesamowite Góry Stołowe. Lewin Kłodzki opuściłem jeszcze przed świtem, no i już jestem w trasie. A tak swoją drogą, to jest wrzesień i tego dnia coraz szybciej ubywa. Kiedy zaczynałem wędrówkę, wschód słońca był o 6:10 mniej więcej, dzisiaj już 6:24. Czy to jest powód do zmartwień? No i tak na razie mam niezłe tempo, więc na miejsce noclegu dochodzę w godzinach popołudniowych. Nie mam się tu czym martwić, że zastanie mnie zmrok, a plusy są oczywiste. Bo zwiększają moje szanse, że już gdzieś na szlaku zastanie mnie ładny wschód słońca. Teraz będę miał pewnie odcinek, który znów będzie stanowił dla mnie niewiadomą. Lubię sobie robić tutaj w czasie przejścia Sudetów takie niespodzianki. Oczywiście sprawdzam mapę, wiem gdzie będę szedł, wiem co będę miał, ale nie sprawdzam zdjęć, nie wiem jak dane atrakcje, miejsca wyglądają, więc pewnie poza Szczelińcem Wielkim, który będzie na sam koniec mojej wędrówki, to wszystko będzie dla mnie niespodzianką. No i to, o czym mówiłem, czyli poranek na szlaku, naprawdę mało jest fajniejszych rzeczy. No a im człowiek starszy, tym pewnie jest ich coraz mniej. Jeżeli Góry Stołowe kojarzą się Wam z tymi wszystkimi płaskimi, skalnymi szczytami, korytarzami i labiryntami, wymyślnymi skalnymi figurami, to macie oczywiście rację, ale to będę oglądał w drugiej części mojej wycieczki. Na razie też jest i tak fajnie. Spaceruję sobie takimi łąkami i polami. Jedyna rzecz, która trochę mnie zdziwiła, to fakt, że ten cały teren jest ogrodzony, łącznie z jakimiś pastuchami tutaj. W tym przypadku to ogrodzenie jest otwarte, ale tam jedno musiałem przeskoczyć i aż musiałem zerknąć na mapę, upewnić się, czy na pewno dobrze idę. No i dobrze, są tu też oznaczenia, żeby nie było, że zmyślam. Więc tak, tutaj po prostu chyba jest. Ta rozległa łąka, którą właśnie co spacerowałem, wygląda nie tylko atrakcyjnie, ale rosną na niej też takie pojedyncze drzewa, co sprawia fajne wrażenie. Mówię Wam o tym dlatego, że gdybyście dalej podążyli z tego miejsca zielonym szlakiem w stronę Rogowej Kopy, to dotrzecie do Łężyckich Skałek. To jest taka rozległa polana właśnie, na której znajdziecie kilkanaście porozrzucanych wielkich głazów, do tego takie pojedyncze drzewa. Ponoć robi to super wrażenie. Turyści nawet używają nazwy sawanna afrykańska, czyli musi być tam mocno egzotycznie. W opisie filmu zawsze zostawiam link do mapki, więc możecie sobie śledzić, gdzie odbić albo co mijałem. Ja teraz wybieram szlak żółty. No i do lasu. Dzisiaj nie ma takiej dobrej widoczności, no ale najważniejsze, że nie pada. I przypomnę Wam jeszcze, że jeżeli zainteresował Was ten pomysł przejścia Sudetów i ten projekt z nim związany, czyli GSS2, tak jak na mojej koszulce,
czyli taka alternatywa dla głównego szlaku sudeckiego po już istniejących szlakach, najciekawszych miejscach, to w opisie zostawiam link do strony. Tam będziecie mogli o nim poczytać, sprawdzić sobie mapkę, jak ten szlak przebiega. I jeżeli już śledzicie, to pewnie może się okazać, że będą w czasie mojego przejścia jakieś rozbieżności, ale uznaliśmy razem z pomysłodawcą tego projektu, że będę w czasie tego pierwszego przejścia omijał takie sporne odcinki, przede wszystkim te, które prowadzą po stronie czeskiej, bo nie wiem, jakie są teraz zasady wjazdu i pobytu. No i oczywiście szlaki zamknięte będę omijał i dzisiaj jest taki jeden odcinek. Właśnie teraz maszeruję taką alternatywą, no bo to park narodowy, więc oczywiście trzeba znaleźć jakieś obejście. Więc gdyby pojawiły się jakieś rozbieżności pomiędzy moim przejściem a oryginalną mapą, no to już wiecie dlaczego. Oh, here the ocean is near, but you dug a hole and buried my fear. We scatter like trees, sometimes in line. Jakoś ciężko mi się dzisiaj maszeruje. Nie mogę się wkręcić na te swoje obroty. Jadłem śniadanie, nawet kawę wypiłem. Ale no, ciężko przebieram nogami teraz. Co pewnie nie dziwi, mam już 180, może 190 km w nogach. Więc trzeba będzie jakoś sobie radzić. Niestety na złość nie ma tu żadnej wiaty ani ławeczki, żeby można zrobić chociaż krótki postój. Uwierzycie, że dalej nie znalazłem żadnej ławki ani wiaty, żeby odpocząć? Na całe szczęście zbliżam się do polany Inka, a chcąc być bardziej światowym, to nawet YMCA, bo tak to jest pisane. Teraz zatrułem wam umysł, więc będziecie sobie nucić tę piosenkę. Nie ma za co. No a polana ta i parking się tu znajdujący jest świetnym miejscem na wypad w Błędne Skały, czyli do jednej z najpopularniejszych atrakcji gór stołowych. Jeżeli kojarzycie te wszystkie ciasne korytarze wśród skał, to jest to tam. No i ja będę koło nich przechodził. Natomiast nie wiem, czy udam się na zwiedzanie, bo dzisiaj jest niedziela, godzina przedpołudniowa, więc pewnie straciłbym za dużo czasu, czekając w kolejce, żeby się tam przecisnąć. No ale póki co przerwa. A jeżeli o niedzieli mowa? Another begins. You wait, but still it's trouble by trouble. Pewnie pomyślicie, za czym ta kolejka? Ano, okazuje się, że do Błędnych Skał można praktycznie podjechać samochodem. W myśl zasady im bliżej, tym krócej. Natomiast ruch pomiędzy tymi parkingami, tak zwanym górnym właśnie, a tym dolnym, który mijałem, odbywa się wahadłowo, więc trzeba niekiedy odstać w kolejce, poczekać kilkanaście minut. Ale pocieszające dla piechurów jest to, że jak najbardziej do Błędnych Skał można po prostu wybrać się na piechotę. I popularniejszym, chyba nieco krótszym i łatwiejszym szlakiem jest ten wariant niebieski. Ale ja wybrałem sobie taką ścieżkę przyrodniczą, szlak zielony. Ona też mnie tam doprowadzi do celu. No i chyba to jest taki wariant dla samotników, bo znowu jest tutaj przyjemnie pusto i cicho. So you live in the dream. You should see it through someone else's side. Another cipher to break. To był chyba całkiem dobry pomysł, żeby wybrać tę ścieżkę przyrodniczą. Zwłaszcza, że sporo tutaj różnego rodzaju skałek, maszeruje się fajnie, jest ciekawie. Czasami jest nieco stromiej i trzeba na to pewnie uważać, gdybyście się wybierali, ale ogólnie jest ok. A to, co jest za mną, to jest zbocze skalniaka, taka ciekawostka, bo ta ścieżka właśnie trawersuje to zbocze. No i skalniak jest drugim co do wysokości szczytem w górach stołowych.
i tylko nieznacznie, o kilka metrów, ustępuje Szczelińcowi Wielkiemu. Konkretne było tam to podejście, nie będę ukrywał, ale tutaj już prosto drogą w stronę Błędnych Skał. Odpuściłem sobie jednak zwiedzanie Błędnych Skał, tak jak wcześniej coś tam wspominałem. Jest niedziela, południe, będzie tam na pewno bardzo tłoczno i przede wszystkim stałbym w kolejce zamiast cokolwiek zobaczyć i maszerować dalej. Ale Wam polecam, jeżeli będziecie mieli czas i chęci, pewnie lepszym wyborem jest wybranie się tam rano albo w tygodniu. Na pewno to zwiedzanie będzie wtedy pełniejsze. Więc tam na skrzyżowaniu zrobiłem taki ostry skręt i dalej zmierzam teraz zielonym szlakiem, obchodząc trochę Błędne Skały od wschodu. No a kolejnym, ciekawszym przystankiem szlaku pewnie będzie już Pasterka. Zamilkłem na dłuższą chwilę, ale schodziłem wąską momentami ścieżką przez las, a w dodatku odbywał się tam dzisiaj jakiś bieg górski, więc nie chciałem nikogo blokować ani wstrzymywać, machając mu przed oczami aparatem, zwłaszcza że oni często walczą o jak najlepszą pozycję. No a ja sobie po prostu spacerowałem, oni w przeciwieństwie do mnie sapali, aż ich było pewnie w Karłowie słychać. A skoro o Karłowie mowa, to jeżeli dobrze popatrzyłem na mapę, to urokliwe miejsce, w którym właśnie jestem i z którego świetnie widać Szczeliniec Wielki, to tak zwane Karłowskie Łąki. Gdyby to nie były Karłowskie Łąki, to podam Wam poprawną nazwę niżej. Czyli łąki, tak, ale nie karłowskie, a pasterskie. Nie zmienia to faktu, że jest naprawdę tutaj bardzo urokliwie i zostało mi 10 minut do Karłowa, ale nie idę tam bezpośrednio, tylko właśnie przez Pasterkę, przez Szczeliniec i dopiero potem na metę. Zaskakująco fajne miejsce na spacer, ale żeby od razu pasterska sawanna, jak niektórzy tutaj te łąki określają, no to nie wiem, brzmi to dosyć egzotycznie. Wracając do tematu Pasterki natomiast, to wydaje mi się, że ma ona dosyć ciekawą historię, którą chciałbym Wam też tak bardzo krótko przybliżyć, bo jak zaraz zobaczycie i Wam pokażę, trudno uwierzyć trochę w tę historię. Przed wojną osada ta tętniła życiem, mieszkało tu niemal 1000 osób i w czasie wakacji miejscowość ta przyjmowała drugie tyle turystów. No i obecnie, po czasach świetności tej osady, nie ma już śladu. Po wojnie większość budynków niszczała, zostały pewnie jakieś nieliczne fundamenty, gdzieś tam można je znaleźć. I bardziej charakterystycznymi punktami obecnie jest kościół, który też widać ze Szczelińca. Pokażę go Wam, jak będę na szczycie. No a większość turystów pewnie od razu pędzi na coś dobrego, do schroniska. Tak mniej więcej wyglądają okolice Pasterki. Rozległe łąki, nieliczne domostwa i faktycznie takim punktem centralnym jest pewnie to schronisko. To tam kwitnie życie turystyczne. No a dzisiaj jest nie tylko niedziela, ale ten bieg górski właśnie, jest bardzo, bardzo dużo osób.
miałem wstępnie zrobić sobie tam przerwę, ale później przekalkulowałem, zanim doczekam się na jakieś zamówienie, to już byłbym pewnie na szczycie Szczelińca. No a sam szlak niestety nie biegnie właśnie wprost na szczyt, tylko tak trochę dookoła, co pewnie ma swoje zalety widokowe, ale jeżeli ktoś jest bardzo zmęczony, to wyobrażam sobie, że wolałby iść bezpośrednio już do Karłowa. Minąłem kolejną fajną atrakcję, czyli Białą Skałę. Chociaż tak naprawdę tych skał jest tam więcej i ciągną się na dosyć długim dystansie. Jest na czym zawiesić wzrok. No a teraz na koniec wisienka na torcie tego dzisiejszego dnia, czyli Szczeliniec Wielki. Najwyższa góra w Górach Stołowych i chyba też najciekawsza, nie ma co oszukiwać. To tam znajdziecie wszystkie te skalne korytarze i labirynty. Z samym Szczelińcem związanych jest też sporo ciekawostek i historii. Przy okazji innej wycieczki nagrywałem film właśnie o Szczelińcu Wielkim, więc podlinkuję go Wam tutaj. Dlatego dzisiaj ograniczę się już tylko do pokazania Wam najfajniejszych miejsc. Wcale nie dziwi mnie popularność Szczelińca Wielkiego, bo to naprawdę piękne miejsce, wyjątkowe, myślę, nie tylko w skali kraju, ale i Europy. Jeżeli chcecie zobaczyć, to w tym podlinkowanym filmie pokażę Wam, jak ono wygląda w środku tygodnia, kiedy wybierzecie się tam o poranku. No jak teraz pewnie widzicie, jest tutaj dosyć tłoczno, ale gdy wybierzecie się skoro świt, obiecuję Wam, że wrażenia są naprawdę magiczne. No a teraz wracam już do Karłowa, zerkam tak trochę z wytęsknieniem na zegarek, ile tych metrów mi do noclegu zostało. I tak jak Wam wcześniej mówiłem we wczorajszym odcinku, to jest najdroższy nocleg, w jakim będę nocował kiedykolwiek, więc zamierzam korzystać z wszystkich atrakcji, jakie tam będą. Nie mam pojęcia, czy co tam znajdę, ale skoro zapłaciłem, to będę korzystał z wszystkiego. Zachęcam oczywiście do śledzenia kolejnych odcinków, czyli dalszej części tej wędrówki przez Sudety. W opisie zostawiam link do mapy, do tego projektu. Teraz zachęcam do subskrybowania. Do zobaczenia. Cześć.